Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Witam w Radiu Opole. Dzień dobry. Maćku, telewizja Opole właśnie wyprodukowała film dokumentalny, długi film dokumentalny o żołnierzach wyklętych, których szczątki znaleziono na Opolszczyźnie. A ty napisałeś swego czasu o tym książkę pod tytułem Operacja Lawina. Opowiedz nam coś o tej historii, ponurej, ta książka ukazała się już blisko 5 lat temu. Od tego czasu trochę się zmieniło w tej historii, mimo że jest jakby rzecz historyczna, nie powinno się nic nowego dziać, ale jakieś tam nowe elementy co chwilę się pojawiają. To jest historia, która zaczyna się w 1946 roku na Podbeskidziu, w okolicach Żywca, w okolicznych tam miejscowościach, gdzie w lasach działa partyzantka Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flamego, pseudonim Bartek. No to jest grupa młodych ludzi, w większości mężczyzn, którzy nie zgadzają się z nowym ustrojem, który zapanował w Polsce, nie podoba im się komunizm. Chcą z nim walczyć, chcą go zwalczać. Wcześniej byli partyzantami bijącymi się z Niemcami. Większość z nich tak walczyła. Armii Krajowej. Walczyła z Niemcami. No i oni walczą. Wiadomo, druga strona chce ich zwalczyć, ale klasyczne takie metody, czy jakieś obławy im nie przynoszą rezultatów, dlatego że oni mają na przykład silne wsparcie w miejscowej ludności. Tam górale z Żywiecczyzny no też nie są, nie byli raczej zwolennikami komunizmu i udzielają im tam ich schronienia, jakiejś pomocy aprowizacyjnej i tak dalej. No i nie donoszą. I nie donoszą, nie kapują. Te klasyczne metody, czyli te obławy, nie przynoszą efektów, dlatego Urząd Bezpieczeństwa postanawia rozwiązać tą sprawę w inny sposób, organizując prowokacje, wprowadzając agenta o kryptonimie Kapitan Lawina do oddziału Bartka, który, no mówimy, że tutaj no jest trudna sytuacja, za chwilę obławy Urzędu Bezpieczeństwa się nasilą i one faktycznie się nasilają. Bartek bo to był dowódca. To był dowódca. Te obawy się nasilają, bo one są wyreżyserowane. Tutaj partyzanci dają się przekonać, że bezpieczniej będzie dla nich o całe swoje życie, jeśli wyjadą z kraju, pojadą na zachód Europy. Tutaj nie jest jakby dokładnie sprecyzowane, czy to miał być Monachium, czy Londyn. Mówimy już o wolnym świecie, tam gdzie nie ma komunizmu, nie mówimy o żelazną kurtynę. Ale jadą przez w kierunku zachodnim, czyli przejeżdżają przez Opolszczyznę, tutaj mają pierwszy noc. Jadą? Czym jadą? Ciężarówkami. Tak jawnie? Dowódcy, bo kapitan Lawina jest rzekomo przełożonym ich gdzieś tam z okręgu jegliwickiego. Narodowych Sił Zbrojnych? Tak. Podstawia ciężarówki pochodzące rzekomo na przykład z jakiejś kopalni. Uwierzyli, że tak, Narodowe Siły Zbrojne podstawią im ciężarówki? I tak, bo to była bardzo, że tak powiem, na zachód? Bardzo dobrze przygotowana operacja, łącznie z tym, że im w obozach, ich w lasach robiono zdjęcia do nowych dokumentów, które im wyrabiano na wypadek, gdyby zostali po drodze zatrzymani przez jakąś, że tak powiem, niewtajemniczoną milicję do jakiejś kontroli. To oni, że tak powiem, no, połknęli haczyk, dali się nabrać, mimo że były przecieki, niektórzy partyzanci wiedzieli o tym, że na przykład do oddziału zostało wprowadzonych dwóch agentów. Natomiast nie udało się tego zweryfikować, nie udało się nie wiadomo, powstrzymać kim byli ci agenci. Tej operacji. Tak, no i przyjeżdżają na Polszczyznę, 3 transporty w różnych dniach września 1946 roku. Dokąd? Pierwsze 2 transporty w okolice Starego Grodkowa. Dzisiaj tam, wiemy, że jeden z nich trafił na stare lotnisko. Tam w hangarze około 30 młodych mężczyzn zostało położonych na noc. Najpierw ich ugoszczono, jakaś kolacja, alkohol także. Dzisiaj wiemy, że był alkohol zaprawiony środkami odurzającymi. Oni zasypiają na noc, nad ranem budynek, który był zaminowany, wylatuje w powietrze. Tam wszyscy giną. 30 partyzantów po prostu wysadzono w powietrze. Tak, wysadzono w partyzantów. To nie były jakieś strzały w tył głowy i tak dalej. Na tym polegała ta prowokacja, tak? Zbierzmy ich w jednym miejscu, a potem ich zamordujmy z zimną krwią. Dokładnie. W bestialski sposób, wysadzając ich. Tak, jeśli chodzi o literaturę, na przykład, która się ukazywała gdzieś tam w czasach PRL-u, to pisano, że oni zostali zatrzymani, rozbrojeni, postawiono ich przed sądem i skazano na więzienie. Co się działo po wojnie z kapitanem Lawiną? Tak, on był bardzo zasłużony w walce z podziemiem i później został w nagrodę, no, awansował aż do funkcji ambasadora w Kopenhadze. Żyje jeszcze? Nie, już nie. Zmarł w 1997 roku. Leży zapewne w Alei Zasłużonych.
Nie wiem, gdzie leży, ale no, podejrzewam, że ma miejsce pochówku bardziej godne niż to, które dzisiaj mają partyzanci, których dopiero po 70 latach w marcu tego roku udało się odnaleźć profesorowi właśnie Szwagrzykowi. Kim jest profesor Szwagrzyk? Wiceprezesem IPN-u, który odpowiada za poszukiwania miejsc pochówku ofiar no, systemu stalinowskiego. I dopiero po 70 latach udało mu się odnaleźć szczątki. Podejmowano i o tym jest film, tak? Film przedstawia jakby genezę, to o czym przed chwilą opowiadaliśmy tutaj, całej tej historii, ale także te poszukiwania. W filmie dokumentalnym ktoś musi być narratorem. Kto nim jest? W filmie, do którego ty pisałeś scenariusz. Jest kilku rozmówców, którzy opowiadają. To są zarówno historycy z IPN-u, jest też profesor Szwagrzyk, rozmawiamy z Arkadiuszem Karbowiakiem, znanym jakby w Opolu, ale też rozmawiamy z rodzinami, z bliskimi. To jest ciekawe. Bliskimi tych, którzy zginęli. Powiedz coś tam o są tym. Różne stopnie pokrewieństwa i no to było takie niesamowite wrażenie. Pojechaliśmy do tych ludzi, mimo że oni gdzieś tam w mediach co chwilę się przewijają, widać ich na zdjęciach. Czy ci ludzie wiedzieli, w jaki sposób zginęli ich synowie? Nie. Znaczy nie. Synowie oni już nie, bo rodzice nie żyją, bracia. Oni byli w takiej sytuacji, że we wrześniu 1946 roku ktoś z twoich bliskich wyjeżdża na zachód. I ty czekasz na jakiś list, jakiś sygnał, że dotarł, urządził się w po tym Londynie. Po 10 latach dochodzisz do wniosku, że on jest w Kanadzie lub w Australii, kontakt. Nie chcę się z tobą kontaktować, żeby no cię tak, nie narażać wiesz, na wyjeżdża na wrogość socjalistycznego systemu. Około 100 osób na ten zachód i żaden z nich nie daje sygnału, no to jest to zaczyna być dziwne. No i przez lata żyli w świadomości. Domyślili się, że stało się coś złego, tak? Ale nie wiedzieli gdzie, kto za tym stoi, w jaki sposób. Od kogo się dowiedzieli sposób. I kiedy, że zamordowano ich? Ta historia zaczęła wychodzić pod koniec lat 80. Mieszkańcy Baruta zaczęli mówić o tym, co się wydarzyło u nich tam pewnego poranka. Tam koło tego lotniska? Nie. To jest druga strona płaszczyzny, gdzie trafił trzeci transport z partyzantami, gdzie wysadzono w lesie na polanie stojący taki murowany budynek, gdzie też kilka osób. Ta sama metoda. Ta sama metoda. Upijamy, tak. Usypiamy, wysadzamy. Wsadzamy w powietrze i później sprzątamy, zakopujemy te ciała. No, co mówiły tutaj, te rodziny w twoim filmie? Mówią o tym, co przeżywały przez te kilkadziesiąt lat. Raz, że jakby nieświadomość, niewiedza na temat losów swoich bliskich. Dwa, duże cierpienie, bo oni byli postrzegani jako rodziny no, bandytów, bo tak określano wtedy żołnierzy wyklętych. I opowiadano też między innymi o represjach, jakie ich spotykały, może takich nie wprost jakby ze strony państwa, chociaż też takie przypadki były, ale na przykład no, takie dzisiaj byśmy powiedzieli wykluczenie społeczne, tak, że jest historia o tym, jak kobieta dla swojej córki nie mogła znaleźć osoby, która zgodziłaby się być matką chrzestną. Tak bali się ludzie? Nikt nie miał odwagi zostać matką chrzestną no, kogoś z rodziny bandyty, tak? Oczywiście też jakby pewne odsunięcie w szkole, to nawet na poziomie takich kilkuletnich dzieciaków, że tak powiem, byli inaczej traktowani. No czas nas goni. Kiedy film będzie na antenie? Kiedy będzie można go obejrzeć? 5 grudnia wieczorem na TVP1 będzie premiera ogólnopolska. Gratuluję. A o szczegółach tego filmu porozmawiamy za niespełna pół godziny z szefem opolskiego oddziału. Dziękuję, mam nadzieję, że uda się zrobić kolejną część, bo ta historia jeszcze nie jest zamknięta. Dziękuję. Moim gościem był Maciej Nowak, publicysta, współautor filmu Operacja Lawina. Dziękuję bardzo. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.